Tak jak obiecałem, tak zrobię. Bonusowy ciężek za milion suplejty. Powiedzmy, drodzy, jestem Daisy Sowski i dzisiaj mam zamiar udać się za te drzwi. Wy sobie myślicie, szalony jesteś, Przemysławie. Chcesz bawić się w menu głównym? Otóż to nie tak do końca jest menu główne, gdyż właściwa gra zaczyna się tak naprawdę od tego miejsca. I żeby dotrzeć za te drzwi... Panie Taters, mam nadzieję, że ciebie tam nie będzie, kiedy ja będę je otwierał. Żeby dotrzeć za te drzwi, będziemy potrzebowali specjalnego klucza, którego tutaj akurat nie ma. Mamy tutaj ten niebieski klucz, ale on nam do niczego nie będzie potrzebny, gdyż nam jest potrzebny czarny klucz. A czarną kartę możemy zdobyć dopiero w momencie, kiedy uciekniemy od Emily. Mamy bardzo mało czasu na to, żeby dotrzeć do tego miejsca i żeby tą kartę zdobyć. I trzeba też być bardzo uważnym, gdyż tego miejsca pilnuje nasz ulubiony Usain Bolt. Na początek, tak jak pamiętacie, trzeba było włączyć zasilanie w tym miejscu. Udać się tutaj, uwaga użytkownicy słuchawek, za chwilę będzie bardzo głośno. Uciekamy przed Emilią, ja na szczęście znam drogę na pamięć, aby pójść naokoło, bo tędy przez te kartony niestety nie przejdziemy. Niczym dla Hanki Mostkowiak będą one dla nas stanowiły przeszkodę nie do przejścia. Jednak my jesteśmy, mam nadzieję, blisko tego miejsca, do którego mamy się udać. To jest, tak jak mówiłem, tutaj. I kiedy przejdziemy sobie w to miejsce, to jesteśmy już praktycznie w domu. Bo teraz Emily już przestała nas gonić, ale mamy mało czasu, żeby dostać się do tego miejsca, zanim ono się zawali. I teraz pytanie, którędy idziemy? Byłem ostatnio po lewej stronie, teraz pójdziemy w prawo. Chyba też nawet poszedłem prosto, ale to mi się zdaje, wyciąłem z odcinka. Lewo, prawo. Zawsze chodzę w lewo w horrorkach, ale tym razem pójdziemy w prawo. I to jest szerszy korytarz niż ostatnio. Coś mi się wydaje, że to będzie ślepy zaułek. Ślepy zaułek? Nie, nie do końca. Ach, te efekty specjalne. Jesteśmy w jakimś pokoju z aktami. Chociaż widzę, że tutaj połowa jest tych szafek pootwierana. Jest jakaś piwnica. O nie! Jak to jest piwnica, to ja mam złe przeczucia, ponieważ zazwyczaj w piwnicy mogliśmy spotkać Emilię, jeżeli już mówimy o poprzedniej wersji. Ale mamy chyba to, czego potrzebujemy, czyli czarny klucz. Nie wiem, do czego jest ten niebieski w końcu, bo niebieski miał niby otwierać te drzwi na górze, ale tych drzwi na górze w końcu nie udało mi się znaleźć. Aha. Aha. A więc to są te drzwi. Czyli te drzwi możemy otwierać za każdym razem, kiedy mamy czarną kartę. O, o. Teraz, według wskazówek widzów, powinienem udać się do menu głównego. Bez umierania, więc zróbmy to, chodźmy do menu i sprawdźmy, czy otworzą nam się odpowiednie drzwi. Przemek nie czuje, kiedy rymuje, więc możesz zostawić łapeczkę w górę. Sprawdźmy. To zadziałało. Wiecie co, ja ze sobą wezmę na wszelki wypadek latarkę, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się stanie. Bo na razie z tego, co widzę, to tutaj mamy chyba niewidzialną ścianę. Chciałbym poczekać na Tatersa i sprawdzić, czy nas zaatakuje, ale może lepiej na razie, nie bawmy się z nimi, chociaż może się pojawił... Może po to one się tutaj respiły przez cały czas w menu, żeby w końcu nas zaatakować. Nie mogę nigdzie poświecić latarką poza ścianami i podłogą. Całą grę już niby przeszliśmy i to nie ma być do końca sekretny ending, ale bardziej taki histerek. Już się przestraszyłem, że będą nas gonić. A ja się męczyłem z wycinaniem każdej z tych osób, żeby było co włożyć na miniaturkę. A oni na takim ładnym jednokolorowym tle cały czas sobie tutaj stali. Gdybym o tym wcześniej wiedział, to moja praca byłaby o wiele prostsza. Brakuje mi tutaj jednej osoby, bo są wszystkie marionetki, ale nie ma Emily. Całkiem fajnie to wygląda, tylko że ten telewizor jest włączony z nieznanych powodów. Myślę, że dałoby się go jakoś włączyć, gdybym się postarał. Here's another message to myself. Kolejna wiadomość do mnie. Czy jest znowu grało? What is that? Emily. What was that? Emily. Answer me. What was that? Czy to nie są przypadkiem taśmy z poprzedniej gry? Bo w poprzedniej grze były jakieś taśmy, jak pamiętam. Coś tam się zbierało. Hate seeing Emily this way. She used to love to play games. And now she won't even say a word. Z tego co widzę, to są karteczki, które już mogliśmy znaleźć. Nie, to jest transkrypcja jakaś. Tutaj ktoś próbował się dodzwonić do 911. Czyżby...
by to były rozmowy telefoniczne matki? Właśnie, podpisy są różne. Czyli o różnych... Tutaj są też już te same. Tłumaczyć tego nie będę, bo to już chyba czytaliśmy. Czyli w takiej lepszej formie nam to tutaj udostępniono, gdyby ktoś chciał się tym zainteresować, więc wszystkie włączę. Jak ktoś będzie chciał sobie to przeczytać po angielsku, to nie ma sprawy. Myślę, że jak sobie zastępujecie, to, to będziecie mogli sobie zobaczyć. Jeżeli chodzi o same teorie spiskowe dotyczące Williams to Play, to trzeba będzie mimo wszystko poczekać na kolejną wersję tej gry, bo jak dobrze wiecie, ma wyjść. Założę się, że w samej grze są jakieś wzmianki o tym poza samym endingiem. Jak mamy to uruchomić teraz? Aha! Tu jest ta podpowiedź, żebyśmy tagowali Tatersa, czyli bawili się z nim wyganianego. Z tej całej czwórki wykreśliłbym właśnie pana Tatersa. Ale to jest obrazek z A Million to Play 2 na 100%, ze zwykłego, z klasycznego A Million to Play. To jest na 100% z tego obrazek, bo te obrazki były tam wcześniej już w jeden z pokoików, ale ten już sobie przypomniałem, na 100% był w poprzedniej wersji gry. Czyli to są wszystkie dowody, ale to tyle? Coś możemy jeszcze zrobić, czy... Nie za bardzo, tak się bałem, że mnie zaatakują. Ale widzę, że nic z tych rzeczy. Spróbuję zaraz wrócić do menu głównego i ogarnąć, czy na szatkę nie ma pilota, bo próbowałem przez VR coś złapać, ale mi się nie udało. Mam nadzieję na coś więcej. Ale jest jeszcze jeden sekretny ending i postaram się go wam pokazać. A można go odblokować już na samym początku gry. No niestety, telewizora włączyć nie mogę. Jeżeli tutaj coś było, co mnie ominęło, to możecie mi napisać w komentarzach. Ale mam pewne wątpliwości, czy faktycznie tak jest. W każdym razie nie mogę wrócić do menu głównego, niestety muszę cię cofnąć ręcznie. Mendy jedne jeszcze zgasiły światło w tym miejscu. Musimy udać się do 6 rano i zgasić wszystkie światła. Jeszcze w momencie, w którym zaczynamy, jeszcze się nie kładziemy spać, zgasimy wszystkie światła i wtedy pojawi się kolejny ending, więc zaczynamy po kolei, gasimy światło za światłem. Tutaj się już zgasiło, więc będziemy gasić tak, by móc gdziekolwiek dojść. Zobaczmy, czy jak zgaszę to. Dobrze, to tutaj pasuje. Bo są różne włączniki, dlatego chciałbym jeszcze mieć troszkę światła, żeby dojść gdziekolwiek. Najlepiej byłoby, gdybyśmy mieli latarkę. Pyk. Pyk. Nie wiem, czy mi się to udało zrobić. Tu jest zgaszone. Tu jeszcze trzeba będzie zgasić zaraz. I uwaga! Czy to coś nam dało? Nie, chyba nic nam to nie dało. Chyba czegoś nie zrozumiałem w tym. Nic się nie działo, kiedy zgasiłem wszystkie światła. Jest też szansa, że nie zgasiłem tego w łazience, ale teraz tego nie jestem pewny. Najłatwiej jednak byłoby nam zgasić wszystkie światła w ten sposób. Nie jestem w stanie niczego zobaczyć bez latarki. Wow! Nie wiem, co to było. Tak z minutę czekałem w ciemnościach. Młody człowiek znaleziony martwy w wyniku dziwnego wypadku. Ciało młodego człowieka zostało znalezione w jego mieszkaniu wczoraj. Jeden z jego przyjaciół przyszedł do domu i znalazł go leżącego na podłodze w ciemnościach. Miał udać się do pracy w firmie Tima Toma, która zajmuje się dostawą kanapek, ale nigdy nie dotarł na miejsce. Prawdopodobnie bawił się w swoim mieszkaniu z wyłączonym prądem w egipskich ciemnościach, przewrócił się i przez to doznał krytycznego obrażenia głowy, w wyniku którego zmarł. Jego mieszkanie było w jednym wielkim bałaganie, co prawdopodobnie przyczyniło się do wypadku. Policja wciąż wyjaśnia, dlaczego mógł włączyć prąd na samym początku, dlaczego w ogóle to zrobił. To powiem wam, że te dodatkowe endingi, te sekrety nie mają żadnego wpływu, co prawda, na fabułę gry, ale zastanawiam się, czy faktycznie się przewrócił, czy któraś z lalek mu w tym pomogła. Mam nadzieję, że to są wszystkie, ale to wszystkie sekrety w tej grze, bo jeżeli jakiś jest, coś naprawdę zdenerwuje, że coś mi ominęło, ale mimo wszystko mam nadzieję, że mi się spodobało, że jednak poruszyłem ten temat. Zazwyczaj tego nie robię, ale przez to, że spędziłem z tymi lalkami trochę czasu, to się za nimi sensuje i chciałem to zakończyć tak, jak się powinno to zakończyć. Już nie marnuję waszego czasu, do zobaczenia kolejnym razem, pół! I mam nadzieję, że Millions to Play 3 wyjdzie bardzo szybko.